Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie podsumuję w kilku słowach lekcję 10 z życia Kościoła. Lekcja ta biblijna mówiła przede wszystkim o końcowych uwagach, jakie apostoł w liście do, pierwszym liście do Tesaloniczan przekazuje Tesaloniczanom, a zarazem nam, którzy czytamy Słowo Boże. Te uwagi są jak najbardziej uniwersalne, zawsze aktualne i przekazane nam ku dobremu, abyśmy wzrastali w łasce, w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby nam się tutaj na ziemi żyło dobrze w Bożej społeczności, z uwagi na to, że wiemy, że przez różne trudności będziemy przechodzili, przechodzimy, czy też przechodziliśmy, lecz dobre rady są jak najbardziej w cenie. Przede wszystkim, jaka jest postawa wobec przełożonych, wobec przywódców, którzy pracują? A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i módlcie się najgorętszej dla ich pracy. Zachowajcie pokój między sobą. Kto jak to, ale liderzy i przywódcy przechodzą niejedną trudną sytuację z uwagi na to, że są na świeczniku, na ich ramionach spoczywa najcięższa odpowiedzialność i wszelkiego rodzaju sprawy, które im nie wychodzą, są mocno rozdmuchiwane, a sprawy, które im wychodzą, te dobre, są zaniżane. Dlatego też, jeżeli ktokolwiek był przywódcą jakiejkolwiek grupy, wie, jak trudną rzeczą jest to prowadzić, a szczególnie zbory, które są pełni autonomii, w których nie ma autorytatywnej władzy duchownych, w których w niektórych kościołach to, co duchowny mówi, to jest święte, w zborach, które studiują Pismo Święte, każdy wyznawca ma dostęp do Słowa Bożego. Słowo przywódców jest badane na różne sposoby, czy jest zgodne przede wszystkim ze Słowem Bożym, czy mieści się w ramach dekalogu i norm, które są w Piśmie Świętym. Przywódcy przede wszystkim są postawieni, aby kierować daną grupą wierzących i jak w każdej grupie są osoby, które są niesforni, którzy są bojaźliwi, którzy są słabi, którzy mają różnego rodzaju problemy i umiejętność postępowania jest wielką sztuką. Pan Bóg daje przez Ducha Twego, swego Świętego różne dary i między innymi dar przywództwa jest bardzo cenny. Osoby, które potrafią dobrze kierować grupą społeczną, są jak najbardziej wysokiej cenie, czy w kościołach, czy też poza kościołami, w grupach innych społecznych. I szczególnie spotykając się z różnego rodzaju wyzwaniami dosyć trudnymi, jest bardzo ważna rada: złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. To są te cechy, które jak najbardziej są uniwersalne, które nie tylko obowiązują w obrębie społeczności wierzących, ale obowiązują i też poza zborem, które jak najbardziej są w cenie, aby nie mścić się. Chrystus mówi o nastawieniu drugiego policzka, aby czynić dobrze ludziom. Zasada drugiej mili jest jak najbardziej aktualna. Tak samo jak apostoł Paweł to w dalszym ciągu rozwija. Tak więc obie strony
mają zachować bardzo dobrą postawę, dobrego ducha, nawzajem do siebie, zdające sprawę, że podróżujemy w jednym kierunku, do niebieskiej ojczyzny i te trudy życia, które mamy, mamy nawzajem sobie osładzać, a nie jeszcze pogłębiać problemy, z którymi się spotykamy. Apostoł następnie podaje bardzo ciekawe rzeczy. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, o wdzięczności której powinniśmy być pełni wdzięczności. Mam u siebie na ścianie naklejony taki cytat, który bardzo mi się spodobał, który mówi o wdzięczności. Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy. Czasami wiele osób nie ma wdzięczności, ciągle narzeka na jakieś niedostatki, zatruwa wręcz atmosferę dookoła wszystkim swoim biadoleniem, rozczulaniem się nad sobą, ale skierowanie tej osoby wzrok na to, co ma, na to, co posiada obecnie, i zobaczyć, co obecnie posiadam, za co mogę być w obecnej chwili wdzięczny, wdzięczna Bogu, jest bardzo cenną rzeczą. Ludzie jakże często dostrzegają jakieś upadki danej osoby, jakieś zło, czy to w polityce, czy w jakichś stosunkach społecznych, są nastawieni bardzo krytykancko, ale nie dostrzegają, bardzo trudno im dostrzec coś dobrego. Co dobrego widzisz w tej osobie? Krytykując przywódców państwa, czasami ci przywódcy naprawdę cokolwiek robią, robią zawsze źle. Nie ma nic dobrego. To jest taka postawa wielu osób. Oni nic dobrego nie robią. Wszystko źle, wszystko niedobre, wszystko źle się skończy, źle się zachował, źle powiedział, za mało powiedział i tym podobnie. Ale powiedz chociaż kilka dobrych słów na temat tego przywódcy, na temat prezydenta, na temat premiera. I tutaj właśnie dostrzegamy tą właśnie taką, bym powiedział, szatańską cechę, która w nas zaczyna wzrastać, szatańska cecha, oskarżyciel, który dostrzega wszystko złe, grzech, wszystko. Znana jest scena Chrystusa z faryzeuszami, z Żydami i jawnogrzesznica. Oskarżyciele widzieli wszystko złe w tej kobiecie. Godna potępienia, godna śmierci. To jest cecha szatańska. Prawdziwy szatan zagościł w tych sercach. Chrystus w sposób wspaniały rozwiązał tą bardzo impulsywną sytuację. Dostrzegł w tej kobiecie dobro, dać jej szansę na naprawienie swojego złego uczynku. I Chrystus doprowadził do tego, że nikt ją nie potępił. Chrystus powiedział tak samo: ja cię nie potępię. Idź i nie grzesz więcej. To jest właśnie wspaniała postawa napominania, niewytykania grzechu. Chrystus, kiedy spotkał się z Piotrem, po tym jak on 3 razy zaparł się, nie wypominał mu tego. Zadał 3 razy pytanie: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Kolejna część naszych rozważań mówi
postawa wobec nowego światła. Z chwilą odejścia apostołów z tego świata kontynuowali pracę apostolską. Duch Święty wspierał ich. Pojawiały się różne osoby, różne proroctwa. Różne osoby prowadziły zbór większym lub mniejszym wpływem Ducha Świętego. I apostoł mówił: proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. I tu mamy bardzo ciekawą wskazówkę na przyszłość, że mamy wszystko doświadczać, sprawdzać, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. Czy te proroctwa, ta osoba, która się podaje za proroka, że otrzymała widzenie, czy jakiś znak od Pana, czy on jest zgodny ze Słowem Bożym? Szczególnie w historii chrześcijaństwa pojawiały się różne nawiedzone osoby, które uważały, które twierdziły, że są pod natchnieniem Bożym, że kontaktują się bezpośrednio z Bogiem. Lecz w wielu przypadkach możemy stwierdzić, że te osoby nie mają nic wspólnego z Bogiem. Ich życie jest zaprzeczeniem Boga. To są prorocy Baala, są fałszywi prorocy, o których Chrystus powiedział, że przyjdzie wiele fałszywych proroków i zwiedzą wielu. Kiedy przyjdą fałszywi prorocy, przyjdzie i też prawdziwy. Nie możemy wszystkich skreślać, że wszystko są fałszywi prorocy. Do tego doszli Izraelici, którzy uważali każdego, który przyszedł i powiedział: ja jestem Mesjasz, za fałszywego Mesjasza. Do czego to doprowadziło? Izraelitów do tego, że przyszedł prawdziwy i też go określili fałszywy i ukrzyżowali. To był niesamowity błąd. Mieli sprawdzać, czy jest prawdziwy. A mimo wszystko, mimo niesamowitych dowodów, które Chrystus im dał, i wewnętrzne przekonanie doprowadziło do tego, że odrzucili proroctwa, zlekceważyli proroctwo. My, którzy żyjemy przy końcu czasów, musimy pamiętać o naszym życiu pełnym uświęcenia, zdając sobie sprawę, że cały duch, dusza i ciało ma być zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przygotowując się na przyjście Pańskie, powinniśmy być zawsze gotowi, zawsze pojednani, jeżeli prosimy Boga o odpuszczenie naszych grzechów, wskazując na ofiarę Baranka Bożego, na przelaną Jego krew, która oczyszcza nas ze wszelkich nieprawości. Jeżeli pierzemy nasze szaty w krwi Baranka, jeżeli to doprowadza do tego, że stoimy w czystych, białych szatach, bez nagany, przed Panem naszym Jezusem Chrystusem, to dokonujemy dobrego dzieła. Niech nam Pan Bóg dopomoże w tym, abyśmy byli zawsze gotowi na przyjście Pańskie. Nic tak nie pomaga zdrowiu ciała i duszy, jak gotowość wdzięczności. Naszym obowiązkiem jest sprzeciwiać się depresji, niezadowoleniu, tak jak obowiązkiem jest się modlić. Jeżeli ktoś popada w różne stany duchowe, to przede wszystkim powinien śpiewać, modlić się, iść do osób, które mają dobrego ducha. I tu przede wszystkim pielęgnować dobrego ducha. Dobrego ducha. Nie dopuścić do tego, aby ten dobry duch, który w nas jest, który nas prowadzi, w
którym mamy radość w naszym Zbawicielu, aby On gasł w nas. Mając to wszystko na uwadze, niech was wszystkich Jezus pobłogosławi. Amen.